Siemanko YouTube, tu Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. I to będzie, powiedzmy, że wersja druga, ulepszona wersja poradnika, jakie pakiety kupować. Okej, okay, trochę lepiej ogarnąłem te pakiety, tak że będę w stanie jakoś lepiej wam doradzić. I może zaczniemy tak, od pytania po prostu, jakie pakiety potrzebujecie, jakie chcecie. Wszystkie pakiety są dobre tak naprawdę, znaczy wszystkie, mówię oczywiście, mam na myśli o rozszerzeniach gier, o po kolejnych kurczę seriach kart. Wszystkie serie kart są, mają ciekawe rzeczy, także pytanie, którą serię chcecie. Jeżeli chcecie podstawową serię, czyli tą pierwszą, to kupujecie sobie pakiety posiłków za 12 500, albo pakiet posiłku premium za 18, jeżeli chcecie kolorowe karty, albo pakiecik duży zestaw za 3000, albo zestaw za 1000 pieczęci, albo za 3000 pieczęci. To są pakiety na karty podstawowe, z podstawowego pakietu. Jeżeli chcecie z powstania pustki karciochy, to kupujecie sobie zestawik za 1200 pieczęci, albo za 25 000 pakiet premium, albo za 18 tysięcy zwykły pakiet posiłków do powstania pustki za 18 500. Jeżeli chcecie z najnowszego rozszerzenia, czyli z Herolda Pustki, nie wiem, czy zawsze to wymawiam Herold Pustki, to oczywiście kupujecie sobie albo zestaw Herold Pustki za 1400 pieczęci, albo kupujecie sobie pakiet premium za 225 pieczęci, albo zwykły pakiet Herold Pustki. Macie tutaj szansę oczywiście na... W tych wszystkich trzech pakietach macie oczywiście szansę na nowego bohatera, który się znajduje na nowych bohaterów, którzy są oczywiście dostępni dla każdej z frakcji po prostu, i którzy zostali dodani w najnowszym rozszerzeniu Herold Pustki. Oczywiście jest to napisane nawet, że macie 12 kart, 8 zwykłych, 3 niezwykłe, 1 rzadką, epicką lub bohaterską. Czyli macie szansę na jedną kartę rzadką, epicką lub bohaterską, czyli bohatera dostaniecie nowego oczywiście z Herolda Pustki. No i pytanie teraz, czy chcecie kupować sobie pakiety zwykłe, czy pakiety premium, czy może chcecie uciłać 1400 pieczęci i kupić sobie wielki zestaw. Oczywiście im więcej pieczęci wydacie, tym tak naprawdę jest to bardziej opłacalne, ponieważ ten zestawik ma w sobie 120 kart. Także to 1400 pieczęci to jest bodajże, to jest 10 zestawów. 10 zestawów, a 10 zestawów wychodzi za 1750 pieczęci, więc jest to jakieś 355 pieczęci taniej niż mielibyście kupować pojedynczo te pakiety po 175 pieczęci. Także to się na pewno opłaca, lepiej uciłać 1400 pieczęci i kupić ten większy zestawik, bo to jest tak naprawdę 10 zestawów tych małych. I nic tak naprawdę innego jak 10 zestawów tych małych po 175 pieczęci, a 10 jakbyście mieli kupować, jeszcze raz powtarzam, razy 10 to daje to 1750 pieczęci, także ten się zdecydowanie opłaca. To samo jest w przypadku zestawu powstania pustki, opłaca się na pewno kupować ten po 1200 pieczęci. Oczywiście jeżeli nie chcecie wydawać pieczęci, to lepszą opcją jest kupowanie za złoto, które się po prostu szybciej gromadzi i szybciej wtedy zarabiacie. Tu jest tak samo, nie będę dopisywał, bo to jest wiadomo o co chodzi, to jest 12 kart, 3 rzadkie, 1 epicka lub bohaterska, także już tam to sobie każdy doczyta, po prostu tłumaczę do jakiego rozszerzenia, jakie zestawy wybierać. Oczywiście możecie sobie kupić ten jest najdroższy, to jest pakiet premium. No, pytanie, czy chcecie te pakiety w ogóle się opłaca kupować tam do jakichś tam questów, czy znaczy nie questów, tylko do jakichś... Podaję, że już wam pokazuję osiągnięć, tam wymagane jest, żeby mieć jakiś tam cały zestaw, czy tam całą talię, czy jedną talię całą złożoną z karty tych świecących się, czyli kart premium. No ale pytanie, czy chcecie kasiorę, macie tyle czasu, żeby tyle kasiory ciłać i po prostu ładować pieniądze w te karty premium. No ja to tyle czasu nie mam, także się nie bawię w te osiągnięcia z kartami premium. No ale oczywiście, jeżeli ktoś chce, no to czemu nie? Jeżeli ktoś chce dużo bohaterów mieć, to po prostu kupuje sobie bohaterski zestaw i ma dużą ilość bohaterów za 1400 pieczęci. To jest też 10 zestawów bodajże bohaterskich, jeżeli dobrze myślę.
Mówiąc wprost, jest to 6 bohaterów i 90. Nie, to jest jakiś inny całkiem. To jest 6 bohaterów i 90 kart w jednym potężnym pakiecie, tak jak jest napisane. Szczerze mówiąc, nigdy tego pakietu nie kupowałem, także dokładnie nie jestem w stanie go opisać, tylko z tego, co jest w tym opisie, czyli 6 bohaterów i 90 kart. Szczerze mówiąc, jakoś specjalnie nie przesadzam, nie przepadam za tym, wolę sobie po prostu kupować te pakiety posiłków i tam też jest szansa na bohatera i tam nawet raz dostałem bohatera bodajże do przystani któregoś. Albo sobie po prostu kupić pakiet bohaterski za 1700 pieczęci, tylko że tutaj jest bodajże z tego pakietu, nie jestem pewien czy dostaniecie, jest pakiet tylko chyba tych podstawowych bohaterów z Duel of Might and Magic, Duel of Champions i w tym pakiecie nie ma ani bohaterów z Powstania Pustki, ani z bohaterów z Herolda Pustki. Także bohaterów musicie polować na tych kartach. Jeżeli chcecie bohatera z Herolda Pustki, to musicie polować w tych kartach. Jeżeli chcecie z Powstania Pustki, to musicie polować tutaj z tych pakiecików. Czyli albo z tego zestawu, albo z zestawu premium, albo z zestawu posiłku zwyczajnego. No i okej, no jeszcze ciekawą opcją oczywiście, o której nie mówiłem na samym końcu, jest pakiet Emilo, o którym warto też wspomnieć. Jest to pakiet posiłków składający się ze wszystkich zestawów. Karty są oczywiście dobierane losowo, jest ich 12, jest to 8 kart zwykłych, 3 niezwykłe, 1 rzadka, epicka lub bohaterska. Także mamy szansę na bohatera z każdego z dodatków i mamy szansę na karty z różnych, ze wszystkich trzech, także z podstawki, z Powstania Pustki i Herolda Pustki. Także mamy szansę po prostu na karty ze wszystkich trzech, także możemy dostać na przykład tylko karty z podstawki, tylko karty z Powstania Pustki albo tylko z Herolda Pustki. Albo wszystko po prostu wymieszane, 12 kart po prostu i to moim zdaniem no to jest ciekawa opcja, jeżeli po prostu już nie chcemy się bawić tam wciłanie jakichś pieczęci czy czegokolwiek, czy złota, po prostu chcemy sobie, potrzebujemy karty ze wszystkich zestawów, to po prostu kupujemy sobie taki pakiecik Emilio. No i po prostu jest, to jest całkiem niezła opcja, tylko że jest dość drogi, kosztuje 20 tysięcy złota. Także no jest trochę droższy, trochę drożej to wychodzi, niż na przykład mielibyście kupić sobie 10 pakietów posiłków tych podstawowych po 12500, tu macie ich za 125 tysięcy macie 10 posiłków, a tu macie za 200 tysięcy aż 10 posiłków. Także no jest to różnica, no ale jest szansa na karty różnego typu, z różnych rozszerzeń do gry. No okej, myślę, że w jakiś szybki sposób, przystępny opisałem trochę lepiej te karty, także mniej więcej mówię. Musicie się zastanowić po prostu, jakie karty chcecie, do jakiego rozszerzenia, do jakiego pakietu kart, do jakiego zestawu. Czy jest to zestaw najnowszy, Herold Pustki, czy jest to zestaw Powstanie Pustki, czy jest to zestaw podstawowy, czy chcecie po prostu karty mieć ze wszystkiego, to kupujecie sobie po prostu pakiet Emilio za 20 tysięcy. No i po prostu, czy później tylko czysta matematyka, musicie wiedzieć, ile macie golda, ile macie pieczęci i na co chcecie je przeznaczyć. To jest bardzo proste tak naprawdę. Wszystko jest opisane, wystarczy tylko przeczytać. Jeżeli szukacie bohaterów, to tutaj też znajdziecie bohaterów w tych zestawach, w tym zestawie i w tym zestawie tych najnowszych bohaterów znajdziecie. Tutaj znajdziecie bohaterów do Powstania Pustki. A w tym zestawie znajdziecie prawdopodobnie bohaterów tylko tych podstawowych, czyli i w tym zestawie też chyba znajdziecie, w tym pakiecie bohaterskim też tylko chyba tych podstawowych. Nie jestem pewien, bo nigdy tego nie kupowałem i szczerze mówiąc nie mam zamiaru kupować, wolę sobie kupować te pakiety bohaterskie po 17500, jeżeli już mam kupować jakichś bohaterów, szczerze mówiąc mam ich już dość sporo. Także na razie jakoś specjalnie nie kupuję pakietów bohaterskich, no chyba, że dostanę bohatera tam po prostu z tych zestawów, które mam zamiar kupić. Także mam praktycznie bohaterów już do wszystkich frakcji, mam do Inferna, do Necropolii. Może pokażę wam bohaterów, o, proszę bardzo. Siegfried, Sandolfon jakiś kurcze, Xorm, Grant, Flashbane, Nergal, Matka na Mataru, Kat, Poszukiwać Wolności, Keltor i Yuki. Yukiko, dobrze to czytam, ale to się dziwnie. Wziąłem, kupiłem sobie normalny zestaw, bo już się tak napaliłem na ten zestaw, kurczę, świątyni, że po prostu nie wyrobiłem i kupiłem sobie ten. Kupiłem sobie pakiet świątyni, tą talię. Talię świątyni za 75 tysięcy, tam po prostu. Nie jest to jakaś specjalnie dobra talia, jest to tak naprawdę cienka talia, ale po prostu chciałem mieć bohatera szybko, tak na szybko do świątyni, także sobie kupiłem to i tam mam jeszcze kilka innych kart dodatkowych do świątyni, także jakąś talię do świątyni mam, ale nie jest ona dobieściarska. Dobra, to było tyle, jeżeli chodzi o kupowanie pakietów. Pamiętajcie, musicie wiedzieć, po prostu musicie być zdecydowani na co, czego poszukujecie, czy chcecie Herolda Pustki, czy chcecie Powstanie Pustki, czy chcecie podstawkę, czyli to te pakiety.
No i tyle. No i jeżeli wiecie, co chcecie, czego szukacie, to po prostu kupujecie sobie, jeżeli chcecie pakiety premium, czy chcecie zwyczajne karty. No. Pakiety premium są potrzebne do osiągnięć, do jakichś osiągnięć, do skończenia osiągnięć. Jeżeli macie gdzieś osiągnięcia, chcecie tylko złożyć sobie dobrego deka, to polecam po prostu zwyczajne pakiety, które są tańsze, a są takie samo dobre jak pakiety premium. No tylko tyle, że się karty nie świecą. Taka jest tylko różnica. Siła, one nie podnoszą te świecące karty. No okej, to byłem ja, Zenek, w takim szybkim poradniku w wersji drugiej, jakie karty, jakie pakiety kart kupować. Na razie, trzymajcie się i życzę udanych zakupów. Na razie, cześć!